Siemano tutaj popaw w kolejnym materiale, w drugiej części materiału w sumie z niedzielnego chilloutu z mamą. Jest dzisiaj wtorek, ja przez te prawie trzy dni no w sumie nie mogłem nic nagrywać, bo zajęć miałem tyle od groma, że nie miałem czasu. Dlatego ten materiał będzie nieco dłuższy, ale dowiecie się o moich wrażeniach, emocjach związanych z filmem po prostu Przyjaźń i o tym, co robiłem przez ostatnie dwa dni. To może zacznijmy od samego, od tego, co robiłem przez ostatnie dwa dni. Chodziłem na rehabilitację od godziny 8 albo 8.30 do godziny po połu 14.00-13.50 z hakiem. Później byłem tak padnięty, że w sumie odsypiałem, spałem po 2-2,5 godziny czasem. Później grałem ze znajomymi w karty na korytarzu, graliśmy w Uno. A potem to koło 22 trzeba było się zbierać. Spać, bo następnego dnia czekały mnie zajęcia. Jutro mam to samo, ale dzisiaj mam czas, żeby wam troszkę poopowiadać, co się u mnie dzieje. Dzisiaj miałem po raz pierwszy od roku, od dwóch lat w sumie, terapię ręki, czyli to jest taka rehabilitacja dla samej ręki. Muszę wam powiedzieć, że terapię ręki miałem o godzinie 11 chyba z hakiem i mi terapeutka tak rozmasowała tą rękę, że do tej pory mam ciepłą i troszeczkę się obawiam, co to może z tego wyniknąć, ale to zobaczymy jutro pojutrze. Więc no chciałbym, żeby była ciepła dalej, no bo wiecie, w sumie ja tej ręki nie używam, więc im dłużej będzie ciepła, tym w sumie będzie lepszy efekt, prawda? Bo no jakby nie było, jest nieużywana i nawet jak będzie ciepła przez następne 3 dni, to i tak będzie fajnie. Przez następne 6 dni, bo jutro mam też terapię ręki i pojutrze, więc jak przez następne 6 dni będzie ciepła, to też będzie fajnie. No bo będę czuł efekty, prawda? A wracając do chilloutu z moją mamą w niedzielę, tak jak mam w poprzednim materiale mówiłem, i szłem do kina na film po prostu Przyjaźń. Film, powiem wam tak, film jest godny polecenia, ponieważ pokazuje kilka aspektów, które są ważne w posiadaniu przyjaciela, posiadaniu drugiej osoby, kogoś, kto potrafi, chce i może nas wysłuchać i nie możemy ignorować tej drugiej osoby do pomocy, ponieważ kiedyś to my możemy być w potrzebie, więc jeżeli ktoś nam chce pomóc, pokazać jakąś ścieżkę, drogę, wsparcie, to pozwólmy mu w jakimś stopniu to wsparcie udzielić, bo naprawdę możemy tego potrzebować. Historia się opiera o osobnych historiach kilku przyjaciół. Są to ludzie z różnych, że tak powiem, części zawodowych kraju, bo dwójka z nich jest mechanikami i prowadzą salon. Jedna dziewczyna pracuje
salonie tatuażu. Jedna dziewczyna z jednym chłopakiem, w sumie to facetem, pracują w szkole, ale na różnych stanowiskach, w różnych dziedzinach. Ale przyjaźń jest ważna, ponieważ gdybyśmy nie mieli przyjaciół, tak naprawdę nie mielibyśmy nic. Bo kiedy mamy przyjaciela, to nie musimy być bogaci, biedni, nie wiem, potrzebujący hajsu, ponieważ przyjaciel, prawdziwy przyjaciel nie patrzy przez pryzmat hajsu, tylko przez pryzmat tego, jacy my jesteśmy i kim my jesteśmy. Ja zrozumiałem dzięki temu filmowi, kiedy byłem znowu w kinie, że tak naprawdę moi przyjaciele, których serdecznie pozdrawiam, chłopaki i dziewczyny, których posiadam, nie patrzą na mnie, bo ja nie mam, nie wiem, miliona złotych, tak? Tylko patrzą na mnie, bo po prostu jestem sobą, a to, że jestem osobą na wózku, to w jakimś stopniu jest to walor dodatkowy, plusowy, czasem minusowy, ponieważ mogą się nauczyć wielu przydatnych rzeczy później, kiedy będą starsi, będą mieli tak jakby swoje dzieci, bo ja jestem takim jakby dzieckiem, któremu trzeba, znaczy nie jestem dzieckiem, ale chodzi mi o to, że trzeba mi w różnych sprawach pomagać. To nie jest zawsze takie, wiecie, hop, siup, do przodu, takie proste. Ale dzięki temu, znaczy tak mi się wydaje, dzięki temu, że przebywają ze mną, będzie im później łatwiej, jak my to mówimy, ogarniać wiele innych tematów, wiele innych spraw, więc myślę, że ja im też coś daję od siebie, poza przyjaźnią, i dziękuję wam, że jesteście z tego miejsca, z tego magicznego Stobna, bo cieszę się, że was mam. Nie zamieniłbym was na żadnych innych, znaczy no nie, może na żadnych innych nie, ale nie cofnąłbym tego czasu, kiedy was poznałem, bo naprawdę to, że was poznałem, dało mi te paręnaście lat temu wielką werwę, wielkiego kopa w 4 litery. I za każdym razem, jak wstaję, dziękuję Bogu, dziękuję każdemu w myślach, że jesteście ze mną. Tak jak ci przyjaciele czy znajomi, których poznałem tutaj i znam co niektórych już 15 lat, co niektórych mniej, wam też dziękuję, nawet tych, których poznałem w tym roku, wam też dziękuję, ponieważ wy wnosicie do mojego skromnego życia, jakby nie było, coś, co zmienia mój pogląd na różne sprawy. Ja nigdy nie potrafiłbym przejść koło osoby potrzebującej obojętnie. I za to wam dziękuję, bo dzięki wam się tego nauczyłem. Co mi się jeszcze podobało, jak byłem w kinie, bo o tym zapomniałem, a o tym chciałem też wspomnieć. Po raz pierwszy, kiedy byłem w kinie, znaczy po raz pierwszy od dawien dawna, bo tak to mi pomagają kumple, jak idę z kumplami do kina, bądź mama w kinie, czy mojej mamy partner, jak idziemy do kina, to mnie wnoszą na siedzenie, bo ja wyznaję zasadę, że w kinie w życiu nie będę siedział na tych miejscach dla wózków, bo wiecie, musiałbym siedzieć tak,
A to jest niewygodne, bo jak siedzimy w kinie na jednym seansie 2,5 godziny, no to wyobraźcie sobie, że 2,5 godziny siedzieć na wózku z ugiętymi nogami albo z wyprostowanymi jest niewygodne. Więc zawsze mnie sadzają na tym krześle w kinie, a tym razem posadził mnie gościu z obsługi kina. Był to bardzo miły gest, bo z tym się spotkałem chyba tylko raz, żeby ktoś w kinie bezinteresownie mnie posadził na fotelu. Było to bardzo miłe, za co dziękuję temu panu, który mi pomógł. Był to taki gest, który mnie zaskoczył, po którym byłem przez dłuższą chwilę w szoku, że właśnie jak mnie zobaczyli na wózku, to od razu zaproponowali pomoc, więc warto chodzić do kina, warto jest próbować nowych wyzwań. I tak na koniec to powiem, że my niepełnosprawni nie możemy się bać nowych wyzwań, bo jesteśmy jak wszyscy i musimy po prostu próbować wszystkiego po trochu lub garściami, bo życie mamy tylko jedno. Więc z tym magicznym przesłaniem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym materiale, który będzie już niebawem na moim kanale. Trzymajcie się. See ya.